Przez ostatnie tygodnie słyszeliśmy mnóstwo kłamstw z ust Donalda Tuska i jego współpracowników na temat polskiej szkoły, rzekomego kryzysu kadrowego, rzekomego braku podwyżek wynagrodzeń. Dlatego spójrzmy na fakty na temat tego, co było w szkole za naszych poprzedników i co jest dzisiaj. Na koniec rządów PO i psl -u w 2015 roku subwencja oświatowa wynosiła zaledwie 40 miliardów złotych. W 2022 roku subwencja to blisko 56 miliardów złotych. Przypomnijmy również, że w roku 2014 subwencja nie tylko nie zwiększyła się, ale zmniejszyła się w stosunku do 2013 roku. Jest różnica?